Dzień dobry, baranki. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na zbliżający się tydzień od 20 do 26 maja. No więc zobaczmy, co jeszcze karty Wam chcą powiedzieć. Pięć kielichów i dwójeczka monet. No to powiem tak, że karty chcą Wam powiedzieć, byście, na przykład niektórzy oczywiście z Was, zajęli się pracą, obowiązkami, byście nie myśleli o przeszłości, byście po prostu stawiali na to, co jest tu i teraz, że tutaj teraz, w teraźniejszości po prostu jesteście potrzebni, że tutaj macie dużo pracy, dużo zajęć, dużo różnych rzeczy, o które warto powalczyć, którymi warto się zająć, a nie załamywać się i rozpaczać po jakichś tam kwestiach, które były i minęły i no niestety nie przyniosły nic dobrego, oprócz jakiejś rozpaczy, tak, czy żalu. Więc po prostu myślcie o tym, co jest tu i teraz i zajmijcie się tymi obowiązkami swoimi, które macie. No tu się pokazuje w ogóle, że będziecie mieć w tym tygodniu sporo zajęć na głowie, więc nie warto sobie zaprzątać głowy czymś, co było, a nie jest po prostu. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, byczki. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. No więc zobaczmy. Król buław i as buław. No to tu się będzie działo. No, karty Wam mówią, że może być dużo działania, aktywności, dużo potencjału. Możecie mieć dużo energii, nowych pomysłów, możecie być bardzo twórczy, wymyślać różne kwestie, więc w pracy kreatywnej bardzo dobrze się sprawdzicie, możecie zostać wyróżnieni nawet z tego powodu po prostu. Możecie mieć dużo, dużo pomysłów tak naprawdę, no to tutaj dla niektórych osób pokazuje się jakiś romans w tym tygodniu, no jakaś nowa relacja, nowa znajomość, szansa na przykład na może wznowienie jakiejś relacji, która być może się zakończyła. A może jakaś zupełnie nowa relacja się pokazuje, szansa na to, by mógł być taki ogień, chemia. No więc jakiś tutaj powiedziałam romans. W każdym razie będziecie mieć dużo potencjału, chęci, energii, by działać, no i by dobrze się bawić w tym tygodniu. No i tego Wam życzę. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, bliźnięta. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na zbliżający się tydzień od 20 do 26 maja. Szóstka kielichów i umiarkowanie. No to powiedziałabym, żebyście się odprężyli, relaksowali. Niektórzy z Was może wezmą wolne jakieś. Może warto wziąć po prostu wolne. Warto się odprężyć. Tutaj może chodzić o jakieś wspomnienia. Możliwe, że miły czas spędzony w gronie z osobami lub osobą, z którą się dawno nie widzieliście. Kimś, kto, powiedziałabym na myśl, o kim, no, uśmiechacie się, tak? Więc kimś bardzo miłym i tutaj miłe chwile. Więc, no, możliwe jakieś spotkanie z taką osobą, możliwe tutaj, no, miłe chwile, tak jak mówię, jakieś nawiązanie kontaktu, jakieś relacji właśnie z kimś z przeszłości, jakieś miłe bardzo spotkanie, być może z przyjaciółką, być może z kimś z lat dziecięcych, powiedziałabym, tak, szkolnych. Więc tutaj też mogą być takie sytuacje. Możliwe, że będziecie spacerować dużo w tym tygodniu, relaksować się, odwiedzać miejsca, w których też byliście, a na przykład, nie wiem, nie mieliście czasu teraz jakoś tam pojechać, więc po prostu może wybierzecie się w tym tygodniu. W każdym bądź razie odpoczynek i miłe chwile, wspomnienia, relaks. Relaks również przy jakichś przeglądaniu albumów, jakichś starych zdjęć, takich wspomnieniach, więc taki miły, spokojny tydzień bym powiedziała. To karty Wam sugerują. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, raczki, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. Zobaczmy. No, król mieczy i. O, siedem mieczy. No, powiem tak, że tutaj jakieś mogą być.
Powiem tak, błędne decyzje kogoś. Uważajcie, bo tutaj no, ktoś publiczny, ktoś, kogo pytacie o zdanie, ktoś, kogo pytacie o jakąś poradę, urzędnik jakiś, może wam źle tu doradzić. Coś tutaj może być jakieś oszustwo, ktoś może być nieszczery, ktoś może chcieć no, na przykład od was wyciągnąć pieniądze za jakąś radę, a wcale nie doradzi wam nic dobrego. No więc tu jest jakieś takie działanie przeciwko wam, pojawia się bynajmniej, więc uważajcie po prostu na wszystkie osoby takie publiczne, jeśli coś załatwiacie w ogóle, to uważajcie, co podpisujecie, czytajcie, pytajcie o wszystko, no bo tu ktoś może działać w złej wierze, ktoś może działać wbrew wam, więc tutaj może być tak, płacicie za jakąś poradę, a i tak ktoś wam będzie radził tak, jakby on, tak, że nie wiem, żeby jeszcze więcej na was zarobić, a nie tak, jak wy byście, byłoby wam dobrze, więc gdzieś tutaj jakieś takie działania mogą być. Po prostu to nie tyle podstępne w stosunku do was, ale po prostu nieuczciwe. Nieuczciwe zamiary, więc gdzieś tutaj możliwość niedogadania się z urzędnikiem. To może być ktoś po prostu, no ja bym powiedziała, pazerny, na przykład na pieniądze, tak? Więc gdzieś tutaj ktoś może chcieć od was wyciągnąć jakieś informacje. Więc no to karty chcą wam powiedzieć, myślę, bardziej chcą was ostrzec właśnie przed takimi działaniami. Ewidentnie tu jest to pokazane, natomiast tu może chodzić również o to, że jeżeli, no, że może się też ktoś pojawić właśnie w takim otoczeniu, ktoś, kto jest nieszczery, nielojalny w stosunku do was. No i tutaj jakieś takie właśnie też działania takie mogą być tego dnia, Boże, w tym tygodniu. Także no, tutaj uważajcie na te rozmowy jakieś. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, Lwy. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. Zobaczmy, Lwy. Czwórka, nie, czwórka monet i koło fortuny. No, to karty mówią, że to może być jakaś zmiana. Zmiana dotycząca kwestii finansowych, pracy, może kwestii poczucia bezpieczeństwa. Więc tutaj, no, jakieś takie mogą być sytuacje. Raz to powiedziałam zmiany, a dwa mogą być sytuacje nieprzewidziane. Koło fortuny to jest no, takie niespodzianki od losu, które mogą być dobre i złe. W każdym bądź razie nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć, więc jakieś takie sytuacje nieprzewidywalne, bym powiedziała. No i one mogą właśnie tutaj dotyczyć waszego poczucia bezpieczeństwa, mogą dotyczyć osób wam bliskich, osób, na których się wspieracie, na których liczycie, więc gdzieś tutaj, a oczywiście nie można zapomnieć o kwestiach finansowych również, więc gdzieś mogą być jakieś takie sytuacje w pracy, które też mogą w jakiś sposób podważać to bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa wasze. Więc dla niektórych może być tak, że będą te sytuacje, które potwierdzą wam, że tu jest bezpiecznie, że ta praca jest bezpieczna, żeby nic nie zmieniać, nic nie ryzykować. A dla innych może być tak, że koło fortuny może pójść w drugą stronę, tak? Czyli w kwestię właśnie, że będziecie tutaj ryzykować. Choć myślę, że no, w sumie przy kole fortuny wszystko jest możliwe tak naprawdę, ale czwórka monet mówi o tym, że tutaj się nie ryzykuje, tu się nic nie zmienia, więc no, może was kusić coś, ale trudno mi powiedzieć, czy coś zmienicie tutaj, czy zaryzykujecie w jakichś kwestiach, czy finansowych, czy inwestycyjnych, czy jeśli chodzi o pracę. No, może się tu pojawić na przykład nowa oferta pracy. I co zrobicie, jeśli macie fajną pracę i pracujecie? Będzie was mocno kusić. No, myślę, że nie zmienicie, ale. No, czy powiem tak, 99% pewnie osób nie zmieni, ale ten 1% kto wie. Pozdrawiam Was, cześć. Dzień dobry, panny, witam Was. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. Zobaczmy. 7 buław i 8 kielichów. No, powiedziałabym, że czasem nie warto upierać się przy czymś i czasem nie warto walczyć o coś, co czujecie, że nie odpowiada. Bo tu się pokazuje tak, 7 buław to jest karta, która mówi o tym, że tu się za wszelką cenę walczy o coś, że tu się broni swojego zdania, może jakichś osób, może jakiejś sytuacji, może czegoś. Tutaj ludzie tak stają wbrew wam, nie wiem, kładą wam kłody pod nogi, kłócą się z wami, nie wiem, próbują na was coś wymusić. A wy tutaj twardo stoicie przed jakąś, przed tymi ludźmi i na przykład dyskutujecie, kłócicie się o coś. O coś, co uważacie, że jest słuszne. Tak naprawdę, no, tutaj w tych dwóch kartach
No, powiedziałabym, że to, co walczycie, niech do końca jest takie, że tu możecie czuć, tak naprawdę możecie walczyć, bo na przykład na złość czasem komuś, czy wbrew czemuś. Natomiast może być tak, że jednak odchodzicie od czegoś, rezygnujecie, nie będziecie walczyć o coś. Tutaj może być taka sytuacja u niektórych z Was, że po prostu stwierdzacie, że to, o co walczyliście w tym tygodniu, nie ma sensu. Możecie niektórzy z Was zastanawiać się, bo jednak 8 kielichów to niekoniecznie podejmowanie decyzji, to jest czasem takie rozważanie czegoś, tak? Więc może być tak, że po prostu chcecie coś zmienić, może coś innego, może po prostu widzicie, że coś nie ma sensu, więc niektórzy z Was po prostu może rezygnują z jakiejś walki. Może tutaj być taka sytuacja, że chcecie iść w coś innego, nowego. Niektórzy z Was może stwierdzają, że coś tutaj nie ma sensu, no coś może wyjdzie na jaw i po prostu zobaczycie pewne rzeczy, których wcześniej nie widzieliście. No i dojdziecie do wniosku, że no może lepiej odejść, zostawić to ze sobą teraz, żeby na przykład bardziej nie cierpieć, tak? Bo tu jest jedno odejście z ciężkim bólem serca od czegoś, od kogoś, więc coś takiego. Więc może być tak, że niektórzy mimo jakiegoś, mimo upartości, mimo tu jakiejś walki z wszystkimi dookoła, tak? O coś, o kogoś, to jednak zastanawiacie się nad jakimś, nad zmianą, nad jakimś odejściem od tego wszystkiego. Ale inni z Was już podejmują na przykład tą decyzję w tym tygodniu, że jednak tutaj coś zostawiam za sobą i nie będę o to walczył, bo to nie ma sensu. No, czasem jest tak, że jak się jest jakaś walka z wiatrakami, no to faktycznie no nie ma sensu. Ale każdy musi dojrzeć do pewnych decyzji i sam zadecydować. Więc tutaj, no właśnie, może potrzebujecie czasu, by sobie coś przemyśleć, zastanowić się. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, Wagi. Witam Was w czytaniu, co karty chcą Wam powiedzieć. Zobaczmy. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć w takim układzie na ten tydzień od 20 do 26 maja. 10 mieczy i 9 buław. No, powiedziałabym, że tutaj też takie dosyć mocne karty i no tutaj no możecie coś mocno w tym tygodniu przeżywać. Jeszcze jakieś zranienie i tutaj już budować jakiś mur wokół siebie, że ja już się więcej nie pozwolę tak zranić. Nie pozwolę się tak wykorzystać na przykład, tak? Bo tu mogą być różne kwestie w pracy, być może jakieś wykorzystywanie, że siedzicie po godzinach, nikt wam nie płaci, po prostu no, dajecie z siebie wszystko, tak? 100%, a tutaj jeszcze nie ma jakiegoś dobrego, nie wiem, szef was nie pochwali, nie da premii i gdzieś mówicie dość, dość, koniec, koniec. Coś tutaj zakańczam tą sytuację, nie będzie tak po prostu, więc tu jest takie postawienie się na przykład. Tu jest takie właśnie budowanie muru, tu jest asertywność też, więc myślę, że tutaj asertywnie podejdziecie do pewnych spraw, które wam w jakiś sposób nie służą, które was ranią, które w jakiś sposób są przykre dla was. I ja myślę, że tutaj się postawicie i w tym tygodniu i po prostu powiecie, co wam nie pasuje i nie pozwolicie się już więcej na przykład tak wykorzystać, skrzywdzić, czy po prostu nie będziecie chcieli już przeżywać więcej ponownie takiej sytuacji. Więc tutaj myślę, że na pewno to na dobre. Także tu jest jakieś pokazane zakończenie właśnie takiej sytuacji, postawienie się po prostu w takiej sytuacji, żeby po prostu zbudować jakiś mur właśnie, żeby nie było więcej takich przykrości. A oczywiście może tu być tak, że ktoś z Was kończy na przykład, być może jakąś współpracę z kimś tutaj też jest jakieś postawienie jakiegoś muru, jakichś takich kwestii, wyłożenie kawy na ławę, o tak bym powiedziała, w jakichś sytuacjach. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, Skorpiony, zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień, czyli od 20 do 26 maja. Trójka mieczy i królowa mieczy. No to tutaj możliwe, że zrani was ktoś. Jakieś decyzje urzędnicze, że rozczarujecie się, może liczyliście na coś, na jakieś dotacje, na jakąś pomoc, no tutaj, no, na jakąś decyzję urzędniczą na przykład, albo na dobrą poradę, w sensie, że po waszej myśli coś tu będzie, a tutaj niestety nie. Gdzieś tu jest jakaś rozpacz, jakiś żal związany właśnie z jakimiś poradami, może z jakąś osobą, która podejmuje decyzję, jakąś osobą decyzyjną, może chodzić o szefową, po prostu jakiś niesmak tutaj może być.
z nią związany, więc gdzieś tu może jakieś jej decyzje Wam się nie spodobają i będziecie po prostu zdegustowani na przykład jej decyzjami, rozczarowani. Może coś wcześniej obiecywała, a tutaj niestety no, potraktuje Was chłodno, potraktuje Was w sposób taki oficjalny. No, gdzieś tutaj jest jakieś może być może niedomówienie. W każdym bądź razie rozczarowanie może być nie tylko w pracy, ale tak jak mówię, jakimiś sprawami urzędniczymi lub z urzędnikami. Jakieś zawiedzenie, tak jakby Wam nie pomogli załatwić jakiejś sprawy, ewentualnie no, coś nie po Waszej myśli by poszło. Gdzieś tutaj jakieś takie rozbieżności, być może po prostu prawne, może jakieś po prostu dokumentów, jakieś rozbieżności. Coś tutaj Wam nie pasuje, gdzieś nie ma zgody na przykład na coś, więc jest tu pokazane jakieś rozczarowanie. I że coś tutaj tak jakby się nie udało na przykład, więc gdzieś jakiś taki chłód jest pokazany. Również jeśli mówimy o jakiejś relacji, no to tutaj jakiś właśnie taki chłód, jakaś taka oficjalna strona, no też możecie się rozczarować na przykład w tym tygodniu. Partnerem tutaj są takie decyzje dosyć ostre, dosyć logiczne, przemyślane, ale nie na rękę Wam po prostu. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, strzelce. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć od 20 do 26 maja. Zobaczmy. Król monet i trójka mieczy. No, zawiedziecie się. Zawiedziecie się na szefie, zawiedziecie się na jakichś decyzjach związanych z pracą, na jakiejś umowie, na jakiejś wypłacie premii. Po prostu jej nie będzie, więc gdzieś tutaj jakiś żal. Może być żal do szefa, może was tutaj gdzieś oszukać. No, znaczy oszukać w sensie takim, że nie wypłaci wam tyle, ile obiecywał, tyle, ile jest na umowie, więc stąd rozczarowanie, stąd jakaś gorycz, no, może nie tyle rozpacz. Może ktoś wam nie zapłaci tutaj też za jakieś usługi. Coś tutaj nie wyjdzie, więc coś się nie uda, jakaś transakcja się nie uda, nie podpiszecie jakiegoś zlecenia, umowy, no coś tutaj może być takiego, ale tutaj król monet może być również partnerem, więc gdzieś tutaj jakieś też niedomówienia z partnerem, no może jakieś rozstania dla niektórych w tym tygodniu, a może jakaś kłótnia, coś tutaj zawiedziecie się, nie będziecie mogli na niego liczyć, no więc gdzieś takie właśnie sytuacje. Coś tu może być, powiedziałam tak, jakieś bezpieczeństwo na przykład wasze, poczucie bezpieczeństwa domowego może być zagrożone w tym tygodniu. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, koziorożce, witam was. Zobaczmy, co karty chcą wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. Osiem kielichów oraz Rydwan. No, to powiedziałabym, że tutaj karty Was zachęcają do jakichś zmian, zachęcają Wam do jakiejś podróży, no, do tego, by iść do celu, by po prostu coś tutaj zostawić za sobą. Może chodzić o na przykład sprzedaż, no, powiedzmy, samochodu, ale tak z takim bólem, ciężkim bólem serca może być. Więc gdzieś tu jakaś taka zmiana, na przykład środka transportu, który bardzo lubiliście. Może po prostu jakaś faktycznie podróż się szykuje w tym tygodniu, gdzieś będziecie wyjeżdżać, no więc tutaj też może być no takie, że zostawiacie gdzieś poczucie, no powiedziałam, jakieś takie emocjonalne rozstanie, bo na przykład jedziecie na jakieś szkolenie, jedziecie na przykład jakąś podróż biznesową, czy nawet, nie wiem, odwiedzić rodzinę, ale bez partnera, bez dzieci, więc gdzieś tutaj może na przykład być takie rozstanie troszeczkę z bólem serca, tak? Więc gdzieś tutaj jakieś zmiany, powiedziałabym, może się na horyzoncie coś nowego pojawić. Może jakaś sytuacja, jakaś propozycja, oferta, może ktoś po prostu. I tutaj też jakieś albo zastanawianie się w tym tygodniu nad jakąś zmianą, albo po prostu faktycznie podejmiecie tu jakieś decyzje. Być może po prostu będziecie chcieli pójść w coś nowego, ale z takim powiedziałabym, no, tak jakbyście chcieli dużo zmienić w swoim życiu. Bynajmniej niektórzy z Was i powiedziałabym z dużym pędem, z dużą żywiołowością, jakbyście chcieli iść po prostu do przodu na tej zasadzie. Do usłyszenia, cześć. Dzień dobry, wodniki. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na zbliżający się tydzień od 20 do 26 maja. Pazik, buław i kochankowie. No, to jakaś decyzja, powiedziałabym, jakaś informacja, decyzja może być, no, może wywołać u Was
jakieś zamieszanie, bo tutaj może się pojawić jakaś oferta, coś nowego. I no, staniecie w tym tygodniu przed jakimś wyborem, przed jakąś opcją, przed jakąś możliwością. Tutaj może być jakaś nowa oferta. Ktoś może Wam coś zaproponować, jakaś informacja może do Was napłynąć, która właśnie spowoduje, że zaczniecie nad czymś mocno zastanawiać. Więc, że będziecie chcieli dokonać jakiegoś wyboru, coś wybrać, więc tutaj jakaś nowa oferta może przyjść. Natomiast dla niektórych osób może być tak, że po prostu pojawi się ktoś nowy w waszym życiu. No i tu będzie dylemat, kogo wybrać, czy zostać z osobą, z którą jesteście, czy jednak z tą nową osobą. No, także tutaj no, karty mówią, że będziecie stali przed jakimś dylematem, że będziecie musieli podjąć jakąś decyzję. Do usłyszenia. Cześć. Dzień dobry, rybki. Zobaczmy, co karty chcą Wam powiedzieć na ten tydzień od 20 do 26 maja. No więc zobaczmy, rybki. Szóstka monet i królowa mieczy. No to tutaj jakieś, powiedziałabym, w tym tygodniu możecie trzymać równowagę między na przykład pracą a domem. Tutaj jest pokazana właśnie próba utrzymania równowagi, ale to są jakieś rozsądne decyzje przy tym, więc myślę, że zrobicie wszystko, żeby właśnie było bardzo zrównoważone, na przykład jeśli chodzi o pracę, dom, żeby na wszystko znaleźć czas, żeby po prostu pomóc dzieciom, żeby po prostu tu wszystko dobrze funkcjonowało w waszym życiu, żebyście byli szczęśliwi z tego powodu, więc tutaj mogą być takie kwestie. Mogą być kwestie załatwienia czegoś. Tu może być kwestia załatwienia kredytu, pożyczki, tu może być po prostu załatwianie czegoś w urzędzie, może jakiejś dotacji, może składanie dokumentów jakichś, może jakieś działanie charytatywne i trzeba będzie coś tutaj jeszcze z urzędnikami, jakieś pisma załatwić, jakieś dokumenty, więc gdzieś tutaj w tym tygodniu właśnie takie kwestie. Niektórzy mogą podpisywać umowy o pracę, możecie podpisywać zupełnie inne umowy, w każdym bądź razie, no jest tutaj, pokazuje się dużo możliwości. Możliwe, że będziecie z urzędami jakieś kwestie prowadzić, jakieś rozmowy, negocjacje. No i tutaj powiedziałabym, że będą Wam sprzyjać urzędy. Jeśli będziecie coś załatwiać w urzędzie, no to tutaj ktoś Wam pomoże, będzie pozytywnie nastawiony do Was, więc myślę, że tutaj są mądre, słuszne rozwiązania. Możecie płacić za jakąś usługę w tym tygodniu. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć.